The choices you make now will define the legacy of Hogwarts. No, moi drodzy, to paradoks. Kontynuujemy przygodę w Hogwarts Legacy. Dotarliśmy w miejsce zaznaczone na mapie, no i okazało się, że ruiny są okupowane, że tak powiem, przez gobliny. No, musimy tam wejść, rozpierdolić i zrobić to, co trzeba. No, czemu nie mogę tu siąść? Serio? I may have more luck higher up in the keep. This castle's hiding all sorts of secrets. No, nie mogę tu zlądować, ale bez sens. Perhaps not the best place to be caught alone. Rebellion. Jest tu którędyś wejście? Such arrogance. O. Jest płomień Fiu, zaznaczymy go sobie. Handy resource indeed, your field guide. Dobra, tam na kozaka wchodzimy, a nie. Dobra, tu mamy skrzynię. No co, że to jakiegoś ogra? Czy mi się wydaje? Dobra, tam do góry jest jeszcze jakaś skrzynia. Tu nic nie ma. Dobra. To zabraliśmy. A ladder. That's what I need. Feels like I've been at this for hours. Gdzie on jest? Ty spierdolił. Pradawna magia jest świetna. Czy tam starożytna. Traf trolla jego własnym głazem. E? To gdzieś była skrzynia, nie? O właśnie. A to jest gdzie? Tutaj. Ale to jest tylko coś do... Okej, okay, rozumiem, mogliśmy tędy wejść sobie. This is the spot on the map. That's not what it's about. You call that spellcasting? Do you find it?
Kurde, na to gdzieś. Stone walls do a prison make. Revelio. Okej, dotarliśmy do lochów. What will we find in here? Revelio. Kurde, szkoda, że w opcjach nie zrobili po prostu, że rzucasz tą Alohomorę i bez tej minigierki drzwi się otwierają, nie? Że można to wyłączyć, byłoby fajnie. Ty, nie trafiłem do tego. Przepełniony jestem? Zobaczymy, co będziemy zdobywać. Szal. Revelio. A jak się tam dostać do tych? Tu są chyba tymi schodami. Nie. O, it looks as though Adelaide's instincts were spot on. My to tutaj, kurde, szliśmy tędy. Czyli tu powinno być chyba coś. Revelio. Okej. Pytanie teraz, jak się tam dostać? No ja tego nie jestem w stanie tu przyciągnąć. A szkoda, bo powinno się dać. I will make you pay.
quite finished. Ile dwóch tam zostało jeszcze? A! Spanikowałem. Jak się dostać tam? Mało miejsca mam, Honinder, no. Rebellion. Boiler door. How to open it? Lumos. Dobra, troszeczkę lepiej widzę teraz. Rebellion. Lumos. O, może będę mógł dorwać te skrzynie, które tutaj gdzieś były. Revelio. O, tak kurde, dosyć. Lumos. Jest tu co łazić. A, dobra, wyszliśmy tutaj. A mogę wskoczyć po tej półce? Nie. Revelio. Lumos. A no, jakoś... Tam jest wejście, nie? Czy nie? Nie ma. Czyli tamtędy tylko. Czyli to jest ta droga tu. A jak dostać się tam? Bo tam nie ma w ogóle wejścia żadnego. Dobra, tu byliśmy, idziemy ten teraz. Nie do czary!
Incendio. Expelliarmus. Accio. Your spells can't offer me. Does Hogwarts teach you nothing about jewels? Please. Confringo. You've one less follower, Ranrok. Revelio. O, niezidentyfikowany przedmiot. His wand. Where could it be? No i co mamy tu zrobić? Lumos. Jest jakiś zamek, tak? Czy co? Nie, tu mi się nic nie podświetla. Dobra, my tu musimy chyba jakąś... Kurwa, w sumie to nie wiem, co tu trzeba zrobić. To jest jakaś rura? A nie. Myślałem, że tu coś trzeba wsadzić, ale nie. Dobra, chodźmy po tych schodach na drugą stronę. Zobaczmy, co tutaj jest. Okej. Nie ten czar. Lumos. Revelio. Lumos. No dobra, chyba mamy uruchomione to. Confringo.
Your blood's on Ranrock's hands. Revelio. No, znowu coś. Jakiś fajny przedmiot. Kurde, no. Revelio. O, niezidentyfikowany przedmiot na plecy. No to po całej się zniszczy niebieską część. Kurde no. Dobra, mamy różdżkę. Perhaps now he can set himself free. Ja tu jest jeszcze pięterko. Coś jest tutaj ciekawego? O kurde. I skrzynia ze skarbem. Dobra, czyli w tym pomieszczeniu mamy chyba wszystko. Lumos. A kurde. Nie za dobrze widzę, bo gram rano i światło mi napiernicza do pokoju. I no niestety ten obraz nie jest zbyt wyraźny. Więc jakbym się zatrzymywał przy jakichś dziwnych miejscach, nie dziwcie się. Tak jak było przed chwilą przy ścianie. Lumos. Dobra, idziemy oddać mu tą różdżkę. Wand and wait, you're a student? Oh, we must get you to safety immediately. It's dangerous. It's all right, Mr. Oakes. I've dealt with these goblins before. Dear Merlin, you're either very lucky or very talented. How did you find me? I'm a friend of Adelaide's. She was worried about your business with Ranrock's loyalists. Oh, she was right to be. I couldn't go through with the agreement, and when I told them, I ended up blindfolded and behind bars. Been locked in that infernal cell for so long they'd forgot I was even there. I overheard things. If only I could reward you for what you've done. Blasted goblins stole every canut on me. All I can say is thank you, truly. You mentioned you overheard things. Sad tale, really. I think I know where Ramrock's unfortunate vendetta against wizardkind began. Although dragon breeding was outlawed by the Warlocks Convention of 1709, Ranrock stumbled upon an illegal dragon camp. He was young, found the creatures fascinating. He'd visit the camp in secret whenever he could, never making his presence known. After weeks of sly surveillance, he finally summoned the courage to speak to the wizard in charge. Ranrock wanted to join them and the creatures. The wizard happened to drop his wand. Ranrock saw an opportunity. He picked it up, went to hand it back as a means of introducing himself.
The sight of a goblin with a wand sent the wizard into an instant rage. He beat Ranrok nearly to death. Ever since, Ranrok has despised wizard kind, sees us all as cruel. Am I right that you speak gobbledygook? Unbeknownst to Ranrok's fiends, I do. I've always had an affinity for goblin culture. Knew I wanted to be a metal trader ever since I was a lad. It wasn't easy learning the language. It's complex, and my memory's as weak as my knees these days. But after decades working with fine goblin folk, I grew fairly proficient. At least, I'd like to think so. I'm grateful I was able to help you, Mr. Oakes. Adelaide thinks the world of you. Oh, and I her. She's become quite savvy to my trading habits, always analyzing my detailed owls. Oh, if only I hadn't resorted to trading with such fiends. A lesson I shan't soon forget. Having my wand back is like being reunited with an old friend. I must return home and inform Adelaide of my safety. Will you be all right? I'll be fine, Mr. Oakes. You get back to Adelaide. I assure you, her worries outweigh yours. Oh, I'm anxious to see my dear niece. And then I plan to travel far from here for my next round of trading. Thank you. May life reward you justly for your deeds. Be well, my friend. Okay, Mr. Oakes was lucky. Poszedł. Ranrok's lot would never have freed him. Rebellion! Dobra, to co, to my stąd wychodzimy. Szkoda, że nie mogę dotrzeć do tych... do tych pozostałych... skarbów. Czy ja w ogóle idę dobrze? Te. No właśnie, to się kurde podpali. I powinny... ma otworzyć się droga, tak? Tak. Lumos. Revelio. Lumos. Okej, im więcej potek, tym lepiej. Revelio. Lumos. Już tutaj dalej nic nie ma. No i tam, no ale tam się nie mam jak dostać niestety. Znaczy tu, tu. Nie ma tu żadnej drogi. Nie wiem, czy później będziemy mieć możliwość jakichś większych skoków, to może będzie można się tu cofnąć. A na razie wychodzimy. Nic już nas tutaj nie czeka chyba. Tu jeszcze jest gdzieś skrzynia wyżej. Dobra, moi drodzy, ja tutaj zakończę odcineczek. Mam nadzieję, że seria się podoba. Jeśli tak, strzelcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie w dzwoneczek, by być na bieżąco z materiałem. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Hej!